Cześć, witam w kolejnej prowincji z Delty Mekongu. To jest już trzecia prowincja, która się nazywa Bentre. Jej stolica to również jest Bentre, tak samo się nazywa. Tutaj trzeba było w końcu się zatrzymać na nocleg. Znalazłem więc na Bookingu jakiś taki normalny hotel, w sumie bardzo tani, za 190 tysięcy dongów za noc. No ale teraz już jest kolejny dzień, więc trzeba trochę tutaj poeksplorować miasto. Cała prowincja ma 1,6 mln mieszkańców, natomiast stolica, miasto Bentre, ma ich 125 tysięcy. Przejdźmy się więc trochę po okolicy i zobaczmy. Teraz jestem w pierwszym miejscu, którym jest Muzeum Bentre, ale jest nieczynne. Nie wiem z jakiego powodu. Nie ma żadnej kartki, żadnej informacji, natomiast na mapach Google jest informacja, że muzeum jest otwarte. Tak więc nie wiem, co tu się stało. Trzeba iść dalej, ale trzeba też przyznać, że ten budynek jest całkiem taki ładny, dosyć stary, w takim bardzo klasycznym europejskim stylu wybudowany, może przez Francuzów, nie wiem. Chodźmy dalej. Troszkę dalej jest jedno z dwóch miejsc, które wybrałem tutaj do odwiedzenia. Jest to market Bentre, główny market, główny targ. Wejdźmy do środka, zobaczmy. Główny targ w Bentre to jest głównie targ mięsny, nie ma tam nic właściwie, żeby się zatrzymać i posiedzieć trochę. Teraz jestem na moście Bentre, głównym moście, który prowadzi do południowej części miasta, która jest jednak taka już dosyć mniej zurbanizowana i tam bardziej przypomina wioskę po prostu. Przejdźmy się jeszcze trochę tędy. Tam dalej wzdłuż rzeki, ta rzeka to jest ta promenada, chyba to jest taka centralna część miasta. Tutaj też jest targ nocny, właśnie przy tej ulicy, tutaj wzdłuż, w nocy, wieczorem zawsze ustawiają się sklepikarze i sprzedawcy głównie jedzenia. Pagoda Wien Min to jest jedyna świątynia, którą chciałem tutaj w Bentre zobaczyć i powinna być otwarta do godziny 11, jednak jak widać brama jest zamknięta i również nie ma żadnej informacji, więc nie wiadomo dlaczego. Może to przez święta, bo teraz jest dwutygodniowa przerwa świąteczna na wietnamski księżycowy nowy rok. Święta te nazywają się Tet i większość Wietnamczyków ma je wolne. Więc po prostu pracy przez około 2 tygodnie nie ma. Oczywiście nie wszyscy, ale nie wiem, może to ma jakiś związek ze świętami. W każdym razie trzeba się zadowolić tylko widokiem świątyni tutaj za murów. Chodźmy jeszcze dalej do jednego małego parku, w którym jest chyba jezioro. Na szczęście po drugiej stronie małej takiej uliczki od tamtej świątyni jest jeszcze jedna świątynia, jakaś taka malutka, naprawdę dedykowana Ho Chi Minhowi, bo tutaj w środku jest jego portret, jego zdjęcie. No i to tyle. Jedno takie pomieszczenie, jeden ołtarz i nic więcej nie ma.
Tutaj jest jeden z chyba centralnych parków w mieście. Jak widać, w fazie konstrukcji nadal. Pewnie będzie ładny, jak już to się skończy. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o tę prowincję Bentre i to miasto Bentre. Wiele tutaj szkół, zauważyłem, jest nadal otwarta. To znaczy, dzieci i uczniowie powinni mieć teraz wolne, ale z jakiegoś dziwnego powodu, którego nie rozumiem, przychodzą oni tutaj do szkoły ubrani w szkolne mundurki. Może jakieś zakończenie semestru jest, czy coś w tym stylu. W każdym razie teraz tutaj są tłumy, jest dużo uczniów, a ja się z wami żegnam i jedziemy do kolejnej prowincji. To było Bentre, trzecia prowincja Delty Mekongu. Zostaje jeszcze 10. Cześć!